Ogłoszenia duszpasterskie na piątą niedzielę Wielkiego Postu w tym tygodniu w liturgii Kościoła we wtorek uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy łask Bożych i opieki Matki Najświętszej. Rekolekcje, które rozpoczęliśmy, potrwają do środy. Dokładny ich program znajdziemy na plakatach na drzwiach kościoła. Jest także w dzisiejszym biuletynie, na ulotkach, które są wystawione przy wyjściach oraz na stronie internetowej parafii. Przypomnę, że prowadzi je ksiądz dr Krzysztof Porosło, liturgista, ceniony duszpasterz akademicki, autor wielu publikacji. Serdecznie zapraszam do udziału w naszych rekolekcyjnych spotkaniach. We wtorek, 19 marca, nasz kościół będzie tak zwanym kościołem stacyjnym w ramach diecezjalnej inicjatywy modlitewnej na Wielki Post. O godzinie 18:30 rozpocznie się msza święta pod przewodnictwem biskupa Damiana Muskusa, będąca modlitwą przebłagalną przed Wielkim Tygodniem. Ksiądz biskup udzieli także wtedy również sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Bezpośrednio po mszy świętej będzie nauka rekolekcyjna, a później adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy do godziny 21:00. W czwartek, 21 marca o 20:30 zapraszamy na comiesięczny różaniec przy relikwiach świętego Jana Pawła II w kościele, który zakończy odśpiewanie apelu jasnogórskiego. Również w czwartek zapraszamy na spotkanie do bierzmowania uczniów klas szóstych w kaplicy Matki Bożej o godzinie 17:00. Najbliższy piątek zapraszamy na drogę krzyżową, którą odprawimy na ulicach naszej parafii. Rozpocznie się ona po mszy świętej wieczornej, czyli około 19:15, i będzie przebiegać tą samą trasą, co w poprzednich latach. Prosimy, by zabrać ze sobą z domu na to nabożeństwo świece. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w drodze krzyżowej. Jest to nie tylko okazja do skupienia wokół tajemnicy Chrystusowej męki, ale także zewnętrzny wyraz i świadectwo naszej wiary. Pozostałe drogi krzyżowe tego dnia będą o 8:30 rano, o 17:00 dla tych dzieci, które nie mogą przyjść z rodzicami wieczorem. Natomiast wyjątkowo nie będzie nabożeństw w kościele o 17:45 i o 20:00. Za tydzień niedziela palmowa, początek Wielkiego Tygodnia, na każdej mszy świętej poświęcenie palm. O godzinie 11:00 będzie procesja z palmami i nagrody dla najpiękniejszych palm. Wszystkie dzieci, które na początku postu wzięły skarbonki na jałmużnę wielkopostną, prosimy o przyniesienie ich w niedzielę palmową na mszę świętą o 11:00. Już dzisiaj prosimy o zgłaszanie w zakrystii lub w kancelarii chorych, których zazwyczaj nie odwiedzamy na pierwsze piątki, a których możemy odwiedzić przed świętami w sobotę 23 marca. Dzisiaj trzecia niedziela miesiąca, składka na tace jest, jak co miesiąc, składką inwestycyjną, czyli teraz na trwający remont witraży okien i świetlików dachowych. Jak widzimy, powoli remont zbliża się do końca, znikają kolejne fragmenty rusztowań. Bóg zapłać za każdą ofiarę złożoną na tacę, wpłacaną przez ofiaromat przy wejściu lub na konto parafialne. Prosimy także ofiary na kwiaty i budowę Bożego Grobu do skarbonek wystawionych z przodu kościoła. W przyszłą niedzielę będzie przy naszym kościele zbiórka na hospicjum świętego Łazarza w ramach corocznej akcji Pola Nadziei. Dyrekcja i nauczyciele szkoły podstawowej nr 113 z ulicy Stachiewicza 33 zapraszają rodziców dzieci z roczników 2017 i 18 do zapisu do klasy pierwszej, natomiast z roczników 18 i 19 do oddziału przedszkolnego zerówka. Szczegóły na stronie internetowej szkoły. Prośmy o miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy ostatnio odeszli do wieczności. Są to świętej pamięci Ewa Cholewa z batalionu Skała AK-6, Iwona Polonek z Krowoderskich Zuchów 20, Tadeusz Kamionka z Łokietka 59 i Bogumiła Wernichowska-Kasina z Krowoderskich Zuchów 23. Dobry Jezu, a nasz Panie, Dobry Jezu, a nasz Panie,
Dobry Jezu, a nasz Panie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Zaczęliśmy rekolekcję, pojawiło się słońce. Daj Boże, że będzie nam serca rozświetlać w tym świętym czasie. Zapraszam i oby to był tydzień otwarcia serc i umysłów na przychodzącego zmartwychwstałego Pana.